Mamy taki trójpak wsparcia dla dzieci i młodzieży w mieście Opolu i to w jaki sposób po pierwsze cieszy, po drugie czerpiemy z tego tytułu satysfakcję, a po trzecie też poniekąd czujemy tą odpowiedzialność, chociażby też z tego tytułu, że Opole jest w gronie miast, które zostało wytypowane do tego programu Miasto Przyjazne Dzieciom przez UNICEF. Trzy programy: badanie wzroku, słuchu dla dzieci klasy pierwszych, drugi program to jest wsparcie psychologiczne dla dzieciaków i młodzieży w wieku od 7 do 18 roku życia. No i trzeci, ten najmłodszy, najświeższy, to jest wsparcie dietetyczne dla dzieciaków między 12 a 16 rokiem życia. Cieszę się niezmiernie z tego tytułu, że ja twierdzę, że te trzy obszary, o których tutaj Państwu opowiadam, one się w jakiś sposób przenikają. To jest efekt dzisiejszego modelu życia, jaki prowadzimy i czasów, w jakich żyjemy. W imieniu Klubu Radnych Arkadiusza Wiśniewskiego zainicjowaliśmy stworzenie tego pierwszego programu, o którym pan prezydent zechciał już wspomnieć, czyli badań przesiewowych w zasadzie słuchu i wzroku wśród uczniów klas pierwszych. Ten program już funkcjonuje, już są osoby, które zgłaszają się na takie badania i są kompleksową taką opieką objęte. To było na kanwie tego, że mieliśmy środki finansowe pozostałe po programie in vitro. Jak wiemy, ten program został włączony w finansowanie z budżetu państwa. W związku z tym nie chcieliśmy, aby te środki finansowe z takiego założenia, powiedzmy, prozdrowotnego gdzieś wypłynęły w inny obszar. Co więcej, zwiększamy jakby te środki zaangażowania miasta, budżetu miasta w kolejne programy prozdrowotne skierowane właśnie dla najbardziej potrzebującej grupy społecznej, czyli dla naszych dzieci. Program profilaktyki dietetycznej, czyli walki też między innymi z otyłością, ze złymi nawykami żywieniowymi i z taką właściwą i szybką diagnozą tych problemów, a także problemów psychicznych wśród dzieci. Jak wiemy, to jest niesamowicie taka postępowa, dzisiaj wydaje się choroba cywilizacyjna, dużo różnych bodźców zewnętrznych, które spotyka niestety nasze dzieciaki. No i chcemy, aby ta opieka właśnie w naszym mieście Opolu była taka bardzo szybka. Musimy jak najszybciej diagnozować to. Stąd to podejście samorządu Opola takie nieoczywiste, bo nie wszystkie samorządy angażują się w dodatkowe programy profilaktyczne. Niektórzy skupiają się tylko na tych zadaniach, które są przypisane z mocy ustawy dla samorządu, natomiast my przyjęliśmy taki model. Chcemy przekazywać dodatkowe środki. Te trzy programy, o których już była mowa, to przeszło 700 tysięcy w budżecie miasta, natomiast na najbliższej sesji też będziemy rekomendować i zachęcać wszystkich radnych, także z innych klubów, do tego, aby jeszcze dodatkowe środki, które pojawiły się z tak zwanego programu alkoholowego, czyli z tego budżetu, który wynika ze sprzedaży i koncesji na sprzedaż alkoholu w mieście, dodatkowe 100 tysięcy na właśnie walkę z kolejnym wyzwaniem, czyli z walkę z uzależnieniami wśród najmłodszej grupy społecznej. To już będzie też na najbliższej sesji taka kwota jeszcze dodatkowa, jakby taki czwarty filar, czyli troski i walki też z tym, aby wśród młodzieży te uzależnienia się nie rozwijały, tylko były w miarę też szybko diagnozowane i można było z nimi realnie walczyć. Jeden z podstawowych filarów zdrowia publicznego jest profilaktyka pierwotna. I właśnie te trzy programy są elementami tej profilaktyki pierwotnej. Bardzo się cieszę, że w szczególności powiązania dwóch projektów, czyli tego psychologicznego, tak kolokwialnie mówiąc, w połączeniu z dietetyką, ponieważ te dwie rzeczy się bardzo mocno łączą. Oczywiście te projekty są oddzielne, natomiast już będziemy, przypuszczam, że będą wiele wspólnych takich działań zarówno dietetyków, jak i psychologów zaangażowanych w te dwa projekty. W przypadku tego pierwszego programu wad słuchu i wzroku, to jest mniej więcej 400 osób, przy czym tutaj oddzielamy laryngologię od okulistyki i ewentualnie w takich przypadkach może być trochę więcej dzieci, bo jeżeli jakieś dziecko jest pod opieką laryngologa lub okulisty, no to nie może wtedy wziąć udziału w tej części, tak? Także dzieci, które noszą okulary, są pod opieką okulisty, mogą jak najbardziej wziąć udział w tym badaniu słuchu. W związku z tym to jest taka minimalna liczba, 400 osób. To jest mniej więcej 1/3 populacji pierwszoklasistów w naszym mieście. W związku z tym poprowadzenie tego programu przez 3 lata spowoduje to, że będziemy mieli pełne dane statystyczne do tego, żeby powiedzieć, jak wygląda w naszym mieście sytuacja w całej populacji pierwszoklasistów w naszym mieście.
Drugi projekt, jeśli chodzi o tą poradę psychologiczną, jest w tej chwili on policzony, że tak powiem, dla 100 osób, tak? I też da nam to pewną możliwość zobrazowania sytuacji tych dzieci, które wymagają. Tutaj trzeba pamiętać, że przede wszystkim kwalifikacja do tego programu będzie oparta na wypełnieniu przez rodziców i dziecka kwestionariuszu depresji i lęku. Tam będą mierzone właśnie te skale i wtedy już od razu zobaczymy, jaka jest też skala tego problemu, tak? I ten trzeci program dietetyczny będzie przeznaczony w tym roku dla 250 dzieci i młodzieży.